droga, zobaczmy w takim razie, jak ta twoja przygoda życia wyglądała. Chcesz zobaczyć? Pewnie. To oglądajmy. Martyna weszła do domu wielkiego brata decyzją widzów. Od początku programu trzymała się blisko Kamila. To jest to, brawo! Kamil mnie mega motywował. Martyna, uwierz w siebie, seksy, jest super, jest dobrze. Wygraną jest... Martyna! Dlatego poczuła się odrzucona, kiedy weszła Ewa. W tobie to czułam, że ty też mnie masz ze sobą. Ale ja mam w tobie i chcę. Po prostu pojawiła się nowa osoba, ty zaczęłaś się kręcić więcej z dziewczynami i myślałem, że chcesz więcej czasu spędzać z nimi. Mnie już to męczy tutaj. Wystawiona na próbę charakteru. To jest jakiś żart, zrobiło mi się słabo. Dawaj. Boże. Zdała ją, ale nie było łatwo. Ale ja się naprawdę do tego boję najbardziej na świecie takich obrzydliwych robaków. Długo przekonywała się do nowych uczestników. Ta Natalia jest taka ostra. W czym? No w gadce. Miesz się bała jej odszczeknąć? Skrzydeł dodała jej wizyta chłopaka Rafała. Potrzebowaliśmy tego oboje po prostu. Empatyczna dziewczyna, która zmieniła się w zdolną do poświęceń kobietę. Lubisz tą pozycję na pieska? Widzisz, czemuś tak postawiłam. No właśnie, pięknie. Wypięłaś jak... Zdecydowałam się oddać coś, co jest dla mnie najcenniejsze. Zmieniłaś się, wyszczuplałaś. Pięknie masz włosy zrobione, ślicznie wyglądasz. Dziękuję, to miłe. Martyna była nominowana 4 razy do opuszczenia domu wielkiego brata. Nominowani są... Martyna. A jednak się udało. Gratuluję. Jesteś w finale. Coś niesamowitego. Spełnienie marzeń.